grzybieckim kinie Janosik odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której medalem za wybitne zasługi dla województwa śląskiego uhonorowana została Halina Szymura. Dziennikarka, reportażystka, autorka ponad 1400 programów, której twórczość od wielu lat znana jest nie tylko w regionie. Sylwetkę pani Haliny, związanej od ponad 40 lat z Telewizją Polską, zaprezentowała posłanka do Sejmu RP Małgorzata Pępek. Szanowni Państwo, dziś mamy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości. Będzie to nadanie odznaczenia zasłużony dla województwa śląskiego. Jego laureatką jest pani redaktor Halina Szymura, dziennikarka, reportażystka, od 10 lat związana z naszym regionem. Zanim jednak uhonorujemy jej zasługi, niech mi wolno będzie ją powitać w naszym żywcu. Witam bardzo serdecznie panią Halinę Szymur. Prestiżowe odznaczenie wręczył marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który podziękował wyróżnionej za całokształt działalności twórczej związanej z regionem śląskim. Samą panią na antenie telewizji to wszyscy pamiętamy, tylko nie zawsze sobie uświadamialiśmy ten fakt, że tak jest. Ale tutaj jeszcze raz mówię, dzięki pani, życie było, życie jest lepsze na nas wszystkich. Wsłuchując się w ten życiorys, to jak to się stało, że tak zasłużona osoba, taka działaczka, taka aktywna dziennikarka, reżyserka, scenarzystka, nie ma jeszcze czegoś takiego jak odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego. Powiem tak, przeoczenie, i to duże przeoczenie. Na szczęście pani poseł to przeoczenie zauważyła i wnioskowała o to, żeby taką odznakę wręczyć. To największa taka odznaka za zasługi robiona przez samorząd województwa śląskiego. Więcej nie mamy, więc dajemy od razu tą złotą odznakę. Dziękując za wszystko, co pani zrobiła dla społeczeństwa, dla nas wszystkich. Chciałam także podziękować panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Saudze. I proszę państwa, jest jeszcze jedna osoba na tej sali, która może się nie uwidacznia, ale która zrobiła wszystko, żeby ja tę odznakę otrzymała. To jest pani Weronika Broda. Serdecznie dziękuję. Czy ja zasłużyła pana jakieś kwiaty? Panie marszałku, serdecznie panu dziękuję. Podczas uroczystości wyświetlony został film autorstwa Haliny Szymury Zwyciężyć śmierć, profesor Rudolf Weigel. Rudolfowi Weigelowi zawdzięczam życie. Istotą dokonania Weigla było wykorzystanie przewodu pokarmowego wszy. Ileś tam wszy tam się działo i żarło krew przez godzinę czy 45 minut. To nie jest rzecz przyjemna. Żyło się na przepaści cały czas. Dziesięć tysięcy, Michał, są silne, zdrowe. Będziesz je karmił po pół godziny aż do pełnego wyhodowania cyklu. Dopiero wtedy wstrzyknie się im zarazki tyfusu, które będą hodować w jelitkach. Później ta jelita ugniata się w specjalnym preparacie i powstaje z tego szczepionka. Oklaski i odśpiewanie przez uczestników spotkania życzeń 100 lat życia dla pani Haliny Szymury zakończyły uroczystość.